kwoty zapisów wysokiego rzędu, czy raczej będzie stać każdego, kto będzie miał ochotę? Chciałam to ująć w piosenkach i przez jakiś czas właśnie pisałam tą płytę i myślę, że jest taka po prostu takim o moim życiu. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Dzień dobry Państwu, jest z nami Wiki Gabor, cześć. Siemka, cześć. Jesteśmy na gali Businesswoman and Life. Powiedz przede wszystkim, jak Twoje samopoczucie dzisiaj? Bardzo dobrze, ja się w ogóle troszeczkę stresuję, ale się bardzo cieszę, bo dostałam wyróżnienie, więc jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem, że dostałam takie zaproszenie, bardzo jest mi miło. Ale stres wynika tutaj właśnie z całego tego anturażu, tego, że są fotoreporterzy i dużo ładnie ubranych ludzi, czy po prostu masz jakiś taki dzisiaj mood? Wiesz co, myślę, że i przez to, że też mam premierę płyty w piątek, Terminal 3, moja trzecia płyta, więc myślę, że to też jakby kumuluje ten stres u mnie, ale taki pozytywny bardziej. Dobrze. Czy wiesz, w jakiej kategorii przyznano Ci nagrodę i co ta nagroda dla Ciebie znaczy? Dostałam wyróżnienie jako ambitna piosenkarka młodego pokolenia. Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, bardzo mnie to cieszy i oczywiście jakby będę nadal, jakby dalej tworzyć muzykę i będę zachwycać, mam nadzieję, moich fanów. No i jest to mega miłe, że jakby jestem tutaj z wszystkimi, że też dostałem jakby wyróżnienie. Zawsze jest mi jakby odbieranie nagród i takich rzeczy, to jest mega takie sympatyczne i takie fajne uczucie. Nadciąga piątek, 21 czerwca, czyli dla Ciebie bardzo ważny dzień, premiera Terminal 3. Opowiedz coś o tym dziele. Płyta jest o tym, jak moje życie wygląda z backstage'u, o tym, że cały czas jestem w podróży, na walizkach, dosłownie w samolocie, w samochodzie. I w sumie nie miałam za bardzo jak wszystkim opowiedzieć o tym, jak to życie wygląda. Trochę prywatnie, jakby z innej perspektywy, dlatego chciałam to ująć w piosenkach i przez jakiś czas właśnie pisałam tą płytę i myślę, że jest taka po prostu takim o moim życiu. A kiedy coś tworzysz, kiedy powstaje jakieś twoje nowe, powiedzmy, dziecko, ty starasz się zasięgać opinii twoich bliskich, ich zdanie na temat tego, co robisz, jest dla ciebie ważne? Myślę, że tak, w sensie moje zdanie jest dla mnie ważne, ale też zdanie innych, bo widzą to jakby z innej strony i też jestem ciekawa ich opinii. Zawsze próbuję to wszystko jakby łączyć razem i jakby znajdować taki złoty środek, żeby każdy był zadowolony. To pokrótce powiedz jeszcze o swoich najbliższych planach, oprócz tego, że w piątek premiera. Planuję trasę koncertową, wakacje też będę mieć swoje własne kampy, które będą naprawdę super. Mam fajne takie atrakcje, które będę mogła robić z moimi fanami. Jakieś talent show, czy jakieś ognisko, czy jakiś spacer razem, więc dzieje się naprawdę bardzo dużo w tym roku. Dużo fajnych takich rzeczy, więc mam nadzieję, że widzimy się na koncertach i na kampach. No i że płyta też Wam się spodoba. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze pojechać na ten kamp, to zapisy są jeszcze otwarte, czy już niestety na ten moment wszystko pozajmowane? Wiesz co, są chyba jeszcze otwarte. U mnie na Instagramie można jakby znaleźć link. Mojej oficjalnej stronie jakby jest cały opis, jeżeli chodzi o te kampy, gdzie one są robione, którego dokładnie, więc sobie sprawdźcie, bo myślę, że chyba są jeszcze miejsca. Kwoty zapisów wysokiego rzędu, czy raczej będzie stać każdego, kto będzie miał ochotę? Wiesz co, nie wiem, to w sumie zależy od człowieka. Ja tam nie ogarniałam to, ja nie ogarniałam ceny, bardziej jakby osoba, która tworzy te kampy, bo to też chodzi o hotel, o jedzenie i tak dalej, więc trzeba się z tym liczyć, że to jest, wiesz, taki kamp, nie? Więc nie wiem za bardzo cenowo, jak to tam się ogarniało, bo nie ogarniam tego cenowo, ale można sobie wszystko sprawdzić właśnie na tej stronie i zobaczyć co i jak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, gratuluję wyróżnienia, no i baw się dzisiaj dobrze. Super, dziękuję bardzo. Dziękujemy.